Witam państwa, dzień dobry, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Można powiedzieć, że to kolejna z takich naszych rozmów na zakończenie wakacji. Jeszcze nie początek jesieni, bo to dopiero tam astronomicznie chyba za jakieś 3 tygodnie, ale no już wracamy do twardej rzeczywistości i zadajemy sobie pytanie, co to będzie z tą Polską. Więc dzisiaj zadam to kolejnej osobie, a tą osobą jest Sebastian Pitoń. Witaj po raz kolejny u nas. Witam Państwa i Ciebie również. Na początku, jak zawsze, zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo, dane w opisie. A zacznę w przeciwieństwie do moich poprzednich rozmów troszkę od końca. Mianowicie, zawsze tutaj omawiamy to, co tu się u nas dzieje inflacja, protesty, niepokoje nie będzie węgla, nie będzie gazu wszystko fajnie w zasadzie nie fajnie, no bo to, to nie jest dobra perspektywa ale ja bym chciał zacząć tą naszą rozmowę od takiego rozważania z innej beczki. Czy te wszystkie bolączki nasze życia codziennego, bolączki naszego życia wewnętrznego jesteśmy w stanie odmienić sami, czy też jest konieczne przewartościowanie na arenie międzynarodowej? No bo przecież wiele tych e, smutnych rzeczy wynika z tego. Że no, jesteśmy w tym układzie geopolitycznym, co jesteśmy oczywiście, e, wykonują tutaj nasi umiłowani przywódcy, e, realizują jakby to nasze członkostwo w tym układzie geopolitycznym z bardzo wysoką gorliwością, no ale to już jest jakby czynnik poboczny. W takim razie, czy Musi się coś dokonać i co i czy się dokona w ogóle w najbliższym czasie czy też dalej będziemy tkwić w tym w tym układzie w tym grajdole i w tej sytuacji dosyć niewesołej w sumie. Wiesz, są takie rzeczy, które zależą od nas i tylko od nas. Są takie rzeczy, które zależą trochę od nas, trochę od nazwijmy to państwa, w jakim żyjemy. Czyli czynników zewnętrznych, i są takie rzeczy, które zależą wyłącznie od czynników zewnętrznych. Jeśli ktoś się nieszczęśliwie zakochał, na przykład, i cierpi z tego powodu, to sam musi sobie z tym poradzić, bo tutaj wiesz, koniunktury międzynarodowe na stan jego, jego duszy nie wpłyną, prawda? Jeśli ktoś właśnie podjął się jakiegoś zadania, wziął zaliczkę i to spartolił, i teraz nie wie, co z tym zrobić, to to też koniunktury międzynarodowe tego, nie zrobiam. Natomiast chodzi o to, że to tak jak mówił Konfucjusz, że wstyd być bogatym w źle zarządzanym państwie, natomiast wstyd być biednym w dobrze zarządzanym państwie. Słowem, myślę, że my tutaj na tym programie mówimy bardziej o tym poziomie państwowym, ogólnym, o kondycji społecznej. Społeczeństwa wiesz, jako całości, można powiedzieć. I wydaje mi się, że tutaj to też są dwa elementy. Słowem, my jesteśmy teraz pacjentem, który leży i który już się sam nie podniesie. Bo jesteśmy na tyle zatruci pewną demoralizacją. Że no, jesteśmy, jest, jest taki moment, kiedy wiesz, idziesz, widzisz człowieka leżącego, on już się nie podniesie, on już sam się nie uzdrowi, wiesz? I, więc trzeba mu pomóc. Więc te międzynarodowe koniunktury y, muszą mu pomóc, ale teraz jest pytanie, czy kiedy już te międzynarodowe koniunktury spowodują, że być może wstaniemy, czy my dalej będziemy, że tak powiem, powiedzmy, że ten facet leżący to był alkoholik który się po prostu wiesz, kolejny raz, raz zapił. I teraz jest pytanie, kiedy, się, kiedy nas odratują te międzynarodowe koniunktury, czy my będziemy mieli refleksję, że nasze dotychczasowe postępowanie po prostu było złe i doprowadziło nas do sytuacji, w której trzeba było nas pomóc i to zmienimy, przepracujemy i zmienimy, czy też ucieszymy się, że po prostu mamy kolejną szansę, żeby się zachlać. <śmiech> I, <śmiech> I to jest, i to tak wiesz, widzę. Ja oczywiście. Reprezentuje tutaj ten y, oddział, nazwijmy to, y, części polskiego społeczeństwa, który uważa, że dotychczasowe nasze życie doprowadziło nas właśnie do tego stanu, i bardzo intensywnie staram się wymyśleć, jak, y, jak naprawić to społeczeństwo, kiedy już ktoś nas po prostu weźmie, posadzi wiesz, nakarmi, odsuci i tak dalej, i tak dalej, kiedy będziemy mogli kiedy będziemy mogli już coś faktycznie zrobić żeby nie było tak, że w takim razie kiedy się odskniemy, rozumiesz, dojdziemy do siebie to pierwsza refleksja, no to może byśmy się napili no. I, i, i myślę, że tak to wygląda no, niestety obawiam się, że taka, taka refleksja właśnie na obecną rzeczywistość będzie przychodzić i to coraz częściej w związku z tym, co się dzieje. Bo problemem, problemem chyba zasadniczym jest też to, że większość większość tutaj Populacji polskojęzycznej, znowu się musiałem zastanowić, bo by mnie e, doktor przybył, znowu ochrzaniał. Ja myślę, że gdybyś powiedział większość, to, to już by załatwiło sprawę. No. A ja, ja jednak lubię e, tak doprecyzować, czego większość, no bo może być, prawda, większość tutaj, nie wiem, mebli w lokalu. E, w, w, większość jest przekonana populacji polskojęzycznej. W zasadzie nie jest przekonana o źródłach. Oni widzą, oni widzą skutki tego wszystkiego, mówią, że źle się dzieje, wszystko drożeje i tak dalej. Natomiast, natomiast zwłaszcza, zwłaszcza jak się słucha polityków, tak zwanej opozycji, no to oni, oni jako alternatywę proponują dokładnie te same metody i skutki mogą być podobne, tylko nie będą w sosie flag biało-czerwonych tylko w sosie flak tęczowych. Nie ma zainteresowania jakby głębszego, nie ma kojarzenia faktów. No i chyba, chyba bez tego no, nie będzie, nie będzie głębszej refleksji. No, czy, czy w ogóle Twoim zdaniem też dalej tak będzie, że Polacy będą dzielnie teraz na przykład tej zimy marznąć na złość Putinowi i będą szczerze przekonani, że dzięki temu, że oni tam że oni mają zimno i ciemno, to y, straszny Putin wycofa się z Ukrainy i nie napadnie na Polskę. Czy też może no, w końcu ten kit przestanie być skuteczny? Wiem tak. Kompletnie mnie nie interesuje, co myśli większość. Natomiast interesuje mnie, jak będzie reagować na skutek pewnych. Procesów społecznych, które są planowane, bo one są planowane po to, żeby uzyskać pewną reakcję. I moim zdaniem yy, mamy teraz, jak wiesz, problem yy, z przesiedleńcami z Ukrainy. Można powiedzieć, ludźmi specyficznymi, ponieważ nasze czterystoletnie wzajemne relacje to są relacje, które od czasu do czasu doprowadzają do krwawych orgi ludobójstwa na Polakach. W związku z tym wydaje mi się, że to jest główny problem i planowany kryzys. Planowany kryzys, no bo ten kryzys jest planowany, nas się tym kryzysem z jednej strony straszy, ale też zwróć uwagę, że to straszenie zbyt duże takim kryzysem powoduje, że być może środki zaradcze, czyli pogodzenie się z Rosją, to będzie taka ulga. No bo w tej chwili byliśmy przez pół roku tresowani, że Rosjanie to są ludożercy, które na, nas zjedzą, a w tej chwili straszy się nas no, też cały czas tymi Rosjanami, no bo tak powiedzmy, że y, media są zdominowane przez tą banksterską y, agendę, no ale też pojawia się taki wątek straszenia nas y, biedą, kryzysem zimnym. A to powoduje, że mamy, pojawia się alternatywa. Czy lepiej podać rękę Putinowi i oszczędzić sobie tej całej biedy, czy też na złość Putinowi zamarzniemy heroicznie? I tu się pojawia jeszcze drugi aspekt, że ta bomba ukraińska, która została podłożona przez pod Polskę, ona będzie eksplodować w momencie kryzysu, w momencie biedy, bo wtedy dóbr będzie mniej i wszystkie te przywileje, którymi zostali obdarowani Ukraińcy, będą tym bardziej nas bolały. Sama ich obecność, która powoduje zmniejszeniem pracy, Ilości pracy, i tak dalej, i tak dalej, będzie powodowała od razu, no, nazwijmy to konflikty społeczne i zaognienie tutaj stosunków między Polakami. A musisz jej wkręcić zapalnik. No i bieda jest zapalnikiem. Poza tym, jeśli, moim zdaniem, banksterka, a jej strategią na sytuację walki z państwami BRICS, które są producentami wszystkiego, Eksportują wszystkie węglowodory, jakie tylko mogą być. Tak to się akurat składa. W związku z tym, zerwanie łańcuchów dostaw z tymi państwami musi być podbudowane ideologicznie. Czyli jakimś, jakimś tekstem pod tytułem To są ludożercy, kochani, i musimy zacisnąć pasa, ponieważ nie możemy ich karmić, bo oni nas w końcu zjedzą. No i taka postawa jest postawą, można powiedzieć, militarną. No ale do wojska potrzeba jeszcze ludzi. Jak mówił pan profesor Zapałowski. Kupujemy mnóstwo sprzętu, ale kto będzie jeździł tym sprzętem? No to ja powiem, panie profesorze, jak będzie bieda, to ludzie masowo będą się zgłaszali do wojska, bo tam będzie jedzonko za darmo. I taka sama sytuacja była w Stanach Zjednoczonych podczas wielkiego kryzysu, że do armii zgłaszali się ludzie. Jeszcze były tak zwane bezterminowe kontrakty, które były lepiej opłacane. Dostawało się więcej kasy, ale trzeba było podpisać Glade. Że będzie się służyło bezterminowo, krótko mówiąc, tak długo jak Armia Stanów Zjednoczonych będzie chciała po prostu tego, tego żołnierza mieć u siebie, tak długo on jest zobowiązany tam być. Nie może się wypisać, bo podpisał no, ten właśnie pobór bezterminowy. Słowem, wydaje mi się, że ta, ten scenariusz banksterki wygląda następująco: zerwanie łańcuchów dostaw, jakieś proxy war, które będą powodem do tego, żeby stworzyć zimną wojnę, bieda po naszej stronie. No, i łatwy rekrut, bo jak będzie bieda, to on się będzie sam zgłaszał tego wojska, bo tam będzie mu ciepło i, i, i syto, że tak powiem. I to jest jedna koncepcja. Z drugiej strony stają państwa BRICS i mówią, kochani, my mamy wszystko, czego wam potrzeba. Mamy jedzenie, mamy węglowodory, wszystko jest w dobrych, w dobrych pieniądzach, mamy energię słowem sowem i żywność, tylko po prostu musicie przestać się na nas gniewać. I uważać nas za ludożerców. I kiedy podacie nam ręce, no to wszystko będzie dobrze. I wydaje mi się, że ten zjazd szefów państw europejskich zaplanowany na, w Pekinie na listopad, to jest właśnie. On jest już bardzo mocno dogadany na poziomie takim niższym dyplomatycznym, na poziomie szefów dyplomacji, że ten zjazd to będzie ten akt pod tytułem Dobra, to już się nie gniewamy. Faktycznie perspektywa chudej zimy jest straszliwa. Teraz jeszcze wiesz. Rosjanie pokazują Niemcom, co to jest bez gazu, przecież cały przemysł niemiecki jest na rosyjskim gazie, a przecież Niemcy zdają sobie sprawę, że w momencie, kiedy trzeba będzie ten gaz przeznaczyć albo do ogrzewania mieszkań, albo do przemysłu, no to nie odetnie się wszystkich mieszkań od odgrzewania. W związku z tym cała potęga gospodarcza Niemiec może paść przez tą chudą zimę, jeśli, jeśli Niemcy wybraliby drogę kolegowania się ze Stanami Zjednoczonymi i wojny z Rosją. I wydaje mi się, że Rosja im to pokazuje bardzo brutalnie, bardzo brutalnie jak jest ten wybór. W związku z tym jestem prawie pewien, że wszyscy dokonają dobrego wyboru. My być może na końcu, bo jesteśmy najbardziej zblatowani tutaj z banksterką. My jesteśmy gotowi autentycznie poświęcić swoje życie tylko po to, żeby uczknąć chociaż 1% mocy Putina, bo to przecież są takie proporcje, nie bardziej. I my jesteśmy gotowi oddać za to całą, całą polskość, cały mit, powiedzmy, tej naszej polskiej cywilizacji łacińskiej, ale tutaj myślę, że polskość jest jej tutaj takim matecznikiem, w pewnym sensie, bo tutaj republikanizm w Europie, no to jest przecież Polska, nie jakikolwiek inny kraj. Nie wiem, czy wiesz, Holendrzy mieli taki epizod z republikanizmem w XVIII wieku z Dewitem i tam de Ruiterem. to trwało chyba tam kilka lat, i na koniec ich rozerwano na sztuki i zjedzono. W związku z tym można powiedzieć, że uznano za ten republikanizm za coś na tyle stresującego, że trzeba się szybko tego pozbyć. A my w tym samym czasie praktykowaliśmy ten republikanizm, można powiedzieć, ze świetnymi skutkami, to dużo, dużo dłużej, aż do upadku naszego państwa. Także to my jesteśmy tutaj matecznikiem tych idei, no, republikanizmu, my jesteśmy spadkobiercami Cesarstwa Rzymskiego, jeśli tak można powiedzieć, przynajmniej tej dobrej jego części, tej związanej z prawem rzymskim. Także, cóż mogę powiedzieć? Bardzo liczę na to, że rozsądek zwycięży, że kraje Europy po prostu zmuszą Polskę do tego, żeby zachowywała się racjonalnie, a jednocześnie wypchną Amerykanów z Eurazji, żeby tutaj nie mącili. I tyle, no i też się cieszę, że razem z wpływami amerykańskimi prawdopodobnie bardzo osłabią się wpływy izraelskie. No bo to jest jednak taki twór, powiedzmy, połączony mały i duży szatan. Słowem, słowem jeśli przetrwamy jeszcze troszkę, to czeka nas bardzo dobry czas. No, tylko pytanie, czy rzeczywiście wpływy amerykańskie zostaną z Europy wypchnięte, bo Ameryka tu się broni rękami, nogami. No, teraz mamy wojnę zastępczą na Ukrainie, czy może jeszcze i no, słyszymy cały czas, jak to Ukraińcy bohatersko kilka wsi odbili, tak? Z użyciem zresztą z użyciem czołgów od nas, osiągają te oszałamiające sukcesy. Pytanie, czy, czy ten konflikt na Ukrainie, on się zakończy w dającej się przewidzieć przyszłości, czy on będzie trwał, aż po prostu jedna ze stron nie rzuci ręcznika, czy też może zostanie wywołana jeszcze jakaś dywersja. Wiesz, wydaje mi się, że dosyć tutaj ważnym elementem są wybory uzupełniające do Senatu w Stanach Zjednoczonych. No bo wszystko, cała ta pomoc, praktycznie chęć walki Ukraińców wiąże się z poparciem Stanów Zjednoczonych. Wyobraź sobie, co się stanie, jeśli Stany Zjednoczone powiedzą, kochani, musicie się już radzić sami. My doszliśmy do wniosku, że dolewanie oliwy do tego ognia jest nam nie na rękę. No to to będzie koniec tej wojny i, i, i tyle. A te wybory będą miały miejsce w listopadzie. Nie wiem, jak tam, wiesz, trwa proces no, zaprzysiężenia czy czegoś tych, tych nowych senatorów, nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że już same wyniki tych wyborów one będą taki, takim, taką prognozą tego, co się będzie działo. Bo tu wiadomo, że Donald Trump z pewnością nie będzie eskalował tej wojny i z pewnością nie będzie w nią inwestował. W związku z tym, to jest czynnik sprzyjający rozmowom pokojowym. Rozmowy w Pekinie będą również temu sprzyjać. Jeszcze po drodze mamy spotkanie na bali G20 oraz szanghajskiej organizacji współpracy, i po drodze mamy yy, zjazd partii Chin. Słowem, jest pewnego rodzaju kumulacja pewnych zdarzeń, z których prawdopodobnie może wyniknąć jakiś punkt zwrotny plus jeszcze cała ta napinka z gazem tutaj w Europie. W związku z tym wydaje mi się, wydaje mi się, że sytuacja już dojrzała do tego, tak sobie to wyobrażam, że granice między Rosją a Ukrainą rozstrzygną się przy jakimś stole negocjacyjnym. Z słowem, wcale nie muszę, ja bym to tak zrobił, że Część, część terytoriów spornych poddałbym jakimś referendum nadzorowanym z zewnątrz, żeby ukraińskie bojówki nie robiły tam jakiegoś pressingu. I jestem prawie że przekonany co do tego, że po tej wojnie takie tereny, jak, jak obwód Odeski, czy chyba Miko, tam jest Mikołajów, to jest Mikołajowski czy jakoś tak. No, w każdym razie całe, całe to południe i, i, i wschód Ukrainy znajdzie się w rękach Rosji. Ja myślę, że. Że, że Charków również, bo to jest zbyt, zbyt ważne miasto. I tyle słowem, tak sobie to wyobrażam, że, że jakaś społeczność międzynarodowa, tutaj Chiny, Niemcy, Francja, Włochy, pewnie, pewnie Węgry, a może nawet i Polska, czemu nie, czemu nie wezmą udział w jakiejś takiej konferencji, która się zgodzi, że, że po prostu to oddamy. Taką, taką, takie, takie zapytanie w ręce, w ręce po prostu ludzi. No i wtedy się okaże, jak to będzie, a może jakoś inaczej, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to będzie. Natomiast zawsze tak było, że przecież linie potem graniczne no nie były tylko ustalane na polach bitew. One były ustalane potem ze względu na układ sił międzynarodowy, dużo szerszy niż na ogół obejmował dany konflikt. Bo to też było tak, że jak była wojna krymska między Rosją a yy, Imperium Osmańskim, zdaje się, w 870 tam, 70. W którymś roku, no to później Niemcy, które to przespały, zdaje się, znaczy Prusy z Anglią i z kimś tam, zrobiły jeszcze konferencję później, która robiła pewne korekty i hej, 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 ustaliście granicę, ale nie spytaliście się nas. My co prawda nie braliśmy udziału, ale uważamy, że też mamy coś do powiedzenia, więc tutaj proszę to i to i tamto jeszcze. Więc tak to na ogół bywa. Więc tak będzie. No i myślę, że po takiej konferencji wszyscy sobie już podają, podadzą ręce. będą na nowo szybko negocjować te kontrakty na ropę, na gaz, na węgiel. na to wszystko. Myślę, że wyrzucenie wpływów amerykańskich z Europy będzie w dużej części może nierównoznaczne, ale jednak spowoduje wyrzucenie ideologii tych, które miały tą Europę niszczyć, bo ja uważam, że te wszystkie wariactwa globalnego ocieplenia i tak dalej, i tak dalej, to był taki kaganiec narzucony Unii Europejskiej, żeby po prostu nie była groźna, żeby się nie wybiła na jakąś, nazwijmy to, poważną suwerenność, no bo wiadomo, że niszczenie własnej gospodarki, no to jest świetny pomysł na to, żeby trzymać takiego niby sojusznika ale jednak w ryzach, bo wiesz, sojusznik to jest tak naprawdę taki wróg, z którym się e, zrobiło sojusz. No. W związku z tym trzeba dbać, żeby się nie upasł przypadkiem. Słowem, słowem jestem optymistą, bo wydaje mi się, że te koniunktury nam sprzyjają. I tak jak mówię, bardzo się cieszę, że mamy takich ludzi, jak prezydent Duda i Minister Zbigniew frau, bo co prawda oni, zwłaszcza Duda, ma taki syndrom nadgorliwca. Wiesz, czym bardziej nabroił, tym bardziej chce tu panu pokazać, że on jest po coś świętszy od papieża. I, I robi, wiesz, podwójnie wszystkie te łajdactwa, których nie powinien robić, ale, ale słyszałem o takim syndromie właśnie psychologicznym. Jeśli ktoś zdradza, to wtedy jest nadgorliwie jakby wierny, żeby, żeby zatuszować tą swoją zdradę. Więc taką mam teorię spiskową, wiesz, na ten temat, ale cieszę się, że ktoś taki jest. No bo w dużo gorszej sytuacji jest taki kraj jak na przykład Litwa, która po prostu oficjalnie, oficjalnie. Pozycjonuje się w charakterze największego wroga Chin. No i to jest już głupie i, i, i niepotrzebne zupełnie. A my tutaj dywersyfikujemy ten przekaz. Z jednej strony włazimy w tyłek, wiesz, Amerykanom i mile ile wlezie, ale z drugiej strony mamy takiego yy, prezydenta Dudek, który jako jeden z niewielu pojechał na olimpiadę w Pekinie. Słowem można powiedzieć, nie przyrównuje tutaj, wiesz, do Degola i Petena do takiej polityki wiesz dwuskrzydłowej Francji, bo tutaj postacie z naszej jednej i z drugiej strony są marionetkami i postaciami naprawdę małego kalibru, ale chwała Bogu, że są. No natomiast tutaj bym dodał, że mamy też takiego asa jak Mateusz Morawiecki, który potrafi jednym wystąpieniem obrazić jednocześnie Niemców, Rosjan i Ukraińców. To myślę, że jest rzadka umiejętność. Nie wiem o co chodzi. A, a to wiesz co, to na, na rocznicę Wołynia tam było, że było, najpierw było chyba, że Niemcy odpowiadają za, za Wołyń, bo oni tam wtedy rządzili, a spadkobiercą UPA jest ruski Mir. Także jak widzisz, jednym wystąpieniem można obrazić trzech naszych sąsiadów. Do tego jeszcze mamy front otwarty z Unią Europejską i jeszcze y, nagrywamy to 1 września, i y, dzisiaj rozpoczęła się akcja y, z reparacjami, y, gdzie wyceniono szkody wojenne, za które Niemcy mam, mają nam zapłacić, na 6 bilionów z ogonkiem. Więc to y, biliony, to przypomnę, że tam jest potem 12 zer, czyli to jest szóstka i 12 zer to oczywiście jest z jakimś tam jeszcze ogonkiem, y, więc y, no tutaj, tutaj różne, różne fronty się otwiera w ogóle, czy, y, czy właśnie y, inaczej, czy, mo, czy za takimi właśnie akcjami typu wystąpienie Morawieckiego, czy te reparacje... Stoi coś głębszego, czy to są tylko takie popisy na użytek wewnętrzny? No nie. no W tej chwili jest bitwa o Polskę. Zwróć uwagę, że pan Wolfgang Schäuble, chyba najstarszy deputowany do niemieckiego parlamentu, taki wiesz, Deep State niemiecki, y, powiedział coś takiego, że y, nie docenialiśmy Polski. Polska zasługuje na Mocniejsze miejsce w Europie niż ma w tej chwili, ale musi zrozumieć, że musi się dogadać z Rosją. To tak w, w telegraficznym skrócie. Koncern Eurofighter powiedział, że chciałby zaprosić Polskę do uczestnictwa w ich projekcie budowy Eurofightera 2000. Nowy ambasador Niemiec w Polsce, którego niestety nie pamiętam w tej chwili nazwiska, Poprzedniego się już nauczyłem, było trudne i go kurde zwolnili. No i poszła ta wiedza gdzieś niepotrzebnie. W każdym razie powiedział wszystkie te słowa, które chcielibyśmy usłyszeć u Ukraińców: że Niemcy zrobili nam, wyrządzili wiele szkód i że y, biją się w piersi, że naprawdę bardzo żałują, bo polski naród jest, jest piękny, wspaniały i świetnie nasza kreatywność uzupełnia Niemców. I tak i on się postara teraz, wszystkie te, wszystkie te krzywdy wyrządzone przez naród niemiecki. Postara się, żeby jej jakoś tam y, wynagrodzić. Słowem, słowem, y, mamy alternatywę, wiesz. Europa nas lubi, wyciąga do nas łapki, żeby nas wyciągnąć y, z objęć Ameryki. A nasi, oczywiście, amerykańscy y, agenci, no bo tak ich trzeba nazwać, starają się pluć na te ręce i mówić, wy nam lepiej kasę oddajcie i to jeszcze biliony bilionów i takie tam różne. No ale wiesz, no. Nie dziwię się, bo gdybym był amerykańskim agentem, robiłbym dokładnie to samo. Czyli, jeśli są wyciągane ręce po nas, żeby nas wyciągnąć z objęć banksterów, którzy chcą nas wrąbać pod ciężarówkę z gruzem, no to jako człowiek, który by ma pilnować, żebyśmy wpadli pod tą ciężarówkę z gruzem, bym po prostu przeciwdziałał. No i myślę, że to jest wiesz, wszystko na temat. Idąc jeszcze może dalej w tych, w tych meandrach międzynarodowych. Tutaj jeszcze powtórzę to moje pytanie o możliwą jakąś dywersję na świecie, czy możemy mieć jeszcze jakieś punkty, jeszcze jakieś punkty zapalne, jeszcze jakieś operacje specjalne. Czy to jednej, czy drugiej strony, bo na przykład mieliśmy akcję z Tajwanem, która się skończyła w zasadzie niczym, że tam pani nie Pelosi. Powiem. Można powiedzieć, że nie wypaliła. No nie wypaliła, ale na przykład, jak wspomniałeś już o wpływach państwa położonego w Palestynie, to tam sobie, co po niektórzy, ostrzą zęby na Iran. A jeszcze uderzenie w Iran, być może teraz, teraz to zyska poparcie niektórych kół amerykańskich, bo Iran zaczął Rosji dostarczać bodaj drony. Więc, więc tu być może będzie jakieś poparcie ze strony wielkiego szatana dla małego szatana. Temat wojny irańskiej egzystuje. od 20 lat wiadomo że szłam sobie ząbki na Iran ponieważ to jest świetna wojna która od razu dzieli bliski wschód ponieważ no tak jest tam wiesz wszystko zrobione że są te napinki jeszcze między szyitami i sunnitami wiadomo że Arabia Saudyjska jest sunnicka Iran jest szyicki w związku z tym, w takiej wojnie, poza tym, jakbyśmy spojrzeli na mapę, no to praktycznie Zatoka Perska, wiesz, Saudowie by się obrazili na taką nazwę jak Zatoka Perska, no ale już tak ją nazywajmy, bo bardziej chyba tutaj bliższy nam jest Iran. Chociaż trzeba powiedzieć, że Saudowie ostatnio też straszliwie zagrali na nosie Amerykanom, można powiedzieć, i też prowadzą politykę. Prorosyjską, jeśli tak można powiedzieć. W związku z tym okazuje się, że dyplomacja chińska, bardzo intensywna dyplomacja chińska w tamtym regionie, spowodowała takie odkształcenie tych wszystkich relacji, że wszystkie te kraje, które były przez Amerykę konfliktowane, właśnie tworzono tam mnóstwo konfliktów, mnóstwo jakichś wojenek, która generowała jeszcze tam wzajemne jakieś tam antagonizmy i tak dalej. Wszystko to zostało po części zalepione jakimś takim chińskim balsamem, I, i okazuje się, że jest możliwy pokój. I oczywiście jest to sytuacja tragiczna dla Izraela, bo pokój na Bliskim Wschodzie oznacza wielkie problemy dla Izraela. Minister spraw zagranicznych Chin, Wang Yi, w rozmowie z odpowiednikiem syryjskim, Powiedział, że największym problemem Bliskiego Wschodu jest kwestia palestyńska i że nie można jej zamiatać pod dywan i trzeba się będzie z nią poważnie rozprawić. Nie uwierzę, to jest oczywiste, że rozwiązanie kwestii palestyńskiej uderza w Izrael. Słowem, słowem Chińczycy prowadzą bardzo zręczną politykę. Jak wiemy, ma dojść do, do, do rozmów między, między Erdoanem i prezydentem Asadem, ponieważ tam, no wiadomo, że Erdogan się szykował na jakąś akcję zajęcia północnej Syrii. Wtedy zdaje się przywódca duchowy Iranu Ayatollah, zapomniałem jak się nazywa, Ali coś tam, powiedział mu, żeby tego nie robił, że ta wojna jest po prostu... Wodą na płyn Amerykanów, niekogo więcej i, i, i Żydów. No i się okazało, że Erdogan się powstrzymał faktycznie. Będą tą sprawę dogadywać jeszcze na tej grupie G20 i przede wszystkim w, w, chyba też w szanghajskiej organizacji współpracy, tego nie jestem pewien. Słowem, słowem wydaje się, że bomba irańska jest Rozbrojona. W dużej części wiele zapalników tej bomby, bo tam było dużo zapalników tej bomby, zostało wyciągniętych. Yy, I bardzo dobrze. Okazało się, że yy, to, jest, to jest ciekawa sprawa, bo Chińczycy podpuszczają troszkę Amerykanów, jeśli chodzi o Tajwan. Mówiąc, że nie odżegnują się od możliwości użycia siły, i tak dalej, i tak dalej, chociaż wszyscy tak naprawdę, którzy wiedzą o co chodzi, wiedzą, że. że Chińczycy nie użyją siły w stosunku do Tajwanu, że oni po prostu doprowadzą do zmiany rządu na rząd prochiński, który po prostu dobrowolnie za pomocą jakichś traktatów akcesyjnych dokona jakichś kroków w kierunku przyłączenia. I to nie musi być przyłączenie takie wiesz, stuprocentowe przyspowanie, ponieważ prowincje chińskie mają bardzo dużą autonomię. I ta prowincja tajwańska też może mieć bardzo dużą autonomię i to nie jest problem żaden. Natomiast natomiast przyłączenie Tajwanu militarnie jest klęską. Jest po prostu klęską i nikt na taką klęskę nie pójdzie. A jednocześnie Chińczycy mówią, że tak, oni spokojnie, spokojnie zaatakują. W związku z tym oni tutaj kogoś podpuszczają. Podpuszczają prawdopodobnie dlatego, że zdają sobie sprawę, że gdzie jak gdzie, ale... Ale to jest bez... sytuacja wokół Tajwanu jest bezpieczna, w związku z tym można robić wrażenie, że jest niebezpieczna. Najprawdopodobniej sytuacja wokół Iranu może być bardziej, bardziej niebezpieczna. Sytuacja w okolicach Ukrainy być może może być bardziej niebezpieczna, ale wydaje mi się, że sytuacja wokół Tajwanu jest akurat bezpieczna. To w takim razie, może już, może już kończąc, mieliśmy, wracając na nasze podwórko, mieliśmy tutaj takie akcje związane z pewnym dokręcaniem śruby przez YouTube'a, zamykanie niektórych kanałów, innym wylepianie banów itd., itd. Czy Twoim zdaniem jest to. Jakby jakieś przygotowanie przed no, jakimś zamieszaniem międzynarodowym, czy tu może raczej na użytek wewnętrzny, bo różne tezy o tym chodzą. Nikt nikogo za rączkę nie złapał. Kto tam zadzwonił, czy pojechał do YouTube'a i powiedział: słuchajcie, no ale tych tam trzeba zamknąć, tych tam trzeba przykrócić, te tematy trzeba zacząć usuwać. I czy to jest raczej szykowanie się na konfrontację zewnętrzną, czy też może no na jakieś zaburzenia, które mogą wewnątrz naszego kraju, naszego kraju nastąpić ewentualnie, chociaż ja bym nie przywiązywał, nie wiązał z tym wielkiej nadziei, z tym, że one jakoś zmienią rzeczywistość. No ale w każdym razie, no, y, takie przykręcenie śruby cenzorskiej, ni z gruszki, ni z pietruszki, no, y, jest, y, jest y, y, znamienne. Bo wątpię, żeby chciano użyć jeszcze w celu pacyfikacji nastrojów społecznych, na przykład najpopularniejszego drobnoustroju, bo to już chyba nie chwyci. Mówisz językiem spiskowo konspiracyjnym. Tak trzeba. Surowe reżimy YouTube'a. O zamknięciu stacji w Ralu. Też też. też, też. Ale to powiedz mi, kogo jeszcze zamknęli? Jaką to znaczy to... Na, razie, na razie nie zamknęli, no natomiast parę banów wpadło. No, na przykład nas zbanowano na tydzień. Rafała Mosakowskiego... No, to nie, to nie banu. Banowanie na tydzień to jest standard. Ja o tym nawet nie mówię, jak mnie banują na tydzień, bo wiesz, cieszę się, że, że to jest w ogóle luz. Mam przygotowane jakieś materiały jakieś takie, wiesz, klimaty, które pozwalają mi zmienić film z niepublicznego na publiczny i on jest takim łącznikiem do materiałów, który mogę tam, wiesz, przylinkować i w ogóle tydzień to... W ogóle o tym nie wspominam, jak, jak coś takiego mam. Natomiast zastanawiam się, wiesz, klucz, bo yy, kanał, gdyby... gdyby Moim zdaniem to jest jakiś gatunek wewnętrznej polityki. Nie bardzo wiem o co chodzi, natomiast gdyby to była akcja pod tytułem Wycinamy takie i takie treści, no ewidentnie była taka akcja za strowida, że tak powiem, że tutaj było uderzenie w ludzi, którzy wymawiają pewne nazwy, po prostu. I byliśmy za to banowani wszyscy. Mniej czy bardziej każdy z nas dostał, dostał jakieś tam bany. W, no, w dużej ilości, bo mu się wymsknęło, wiesz, nazwa Srowit, czy tam Szpryca, czy, czy, czy coś takiego w oryginale. No i po prostu nie było miękkiej gry wtedy. Bach i wiesz. Yy, I tyle. No i jedno, drugie i koniec. Trzeba było się bardzo pilnować. Widać było, że po prostu ta knaga jest założona na wszystkich ze względów na po prostu pewne nowe standardy społecznościowe <grywki> epoki z srandemii. Natomiast tutaj nie widzę, żeby, żeby coś takiego było, no bo przecież są takie kanały, które ja na przykład bardzo cenię, jak kanał Myśl Polska, których komentarze sobie oglądam i uważam za bardzo wartościowe, które są bardzo alternatywne, jeśli chodzi o spojrzenie względem mainstreamu, chyba jedne z najbardziej alternatywnych. Nic się im tam nie dzieje. No na pewno w realu było no, dużo bardziej centryczne w swoim spojrzeniu na rzeczywistość niż. Niż kanał właśnie myśli Polskiej, czy kanał mój na przykład. Ale takich kanałów jest jeszcze też dosyć sporo. Czy to, co tam mówił, wiesz, też te, co wy mówicie, wiesz, na emisji i tak dalej. Jakoś y, nikt was y, tak jakby hurtem nie wycina. A przecież gdyby tu chodziło o nazwijmy to narrację bardziej sprzyjającą nazwijmy to spojrzeniu racjonalnemu na Rosję i na Ukrainę, no to by nas wycięli w pierwszym rzędzie. Się okazuje, że nie, że okazuje się, że nie. W związku z tym ja myślę, że są, jest to jakiś gatunek polityki, yy, na której się za bardzo, nie wiem, że nie znam, ale wiesz, no trudno mi powiedzieć, jaki to był powód, ale nie widzę w tym zasady. Bo gdyby czyszczono sobie przed pole przed czymś tam, no to wydaje mi się, że byłoby to działanie bardziej systematyczne. No cóż, no, tutaj nie sposób było o to nie zapytać, bo no, niektórzy, niektórzy robią z tego wielkie. Znaczy inaczej, gubią się w domysłach moim zdaniem. Nie tyle, że robią wielkie wydarzenie z tego zamknięcia niektórych kanałów, ale raczej, raczej po prostu gubią się w domysłach, więc no, warto zawsze sobie przeprowadzić taką analizę tego zjawiska. I myślę, że chyba tym akcentem zakończymy. Sobie tak przeanalizowaliśmy, co tam w trawie piszczy, raczej z szerszej perspektywy, i myślę, że tu możemy postawić. A, ale, ale tak, jeszcze, tak. Jeszcze, tak? Jeśli, jeśli masz jeszcze dwie-trzy minutki, warto byłoby się przejechać po takim kiedyś fajnym projekcie mediów narodowych, który został stworzony z jakichś tam społecznych zbiórek. który wydawał się jednym z takich. Fajniejszych, nazwijmy to, projektów medialnych po naszej stronie. No i który niestety ze względu na wejście w jakieś układy finansowe z Lewiatanem, trzeba powiedzieć uczciwie, że zszedł straszliwie na psy. Jak oglądałem ostatnio pogadankę pana Jelonka z panem Ziemkiewiczem, to muszę ci powiedzieć, że naprawdę było mi smutno. Nie wiem, nie wiem wiesz, za jakie pieniądze oni się tak bardzo sprzedają. Ale obawiam się, że. Za... Nie wiem. Nie wiem, jak to idzie, ale smutno jest na to patrzeć. No, jest smutno na to patrzeć. Ja ten materiał też w końcu obejrzałem. No, on był bardzo niskich lotów. Był bardzo niskich lotów. Ale niestety, to jest znak rozpoznawczy mediów narodowych powiem więcej. Yy... No, no, to nie, jest no, to była to... stacja kiedyś, która, która trzymała pewien, pewien poziom, i odbywały się tam całkiem czasami ciekawe, ciekawe rozmowy. Ale już nie, już teraz nie, już, już, już nastąpiła zmiana Wajchy. No i zobacz, zobacz, jak takie jednak dogadanie się, yy, przecież nieformalnie, to jednak, przecież to jest bez sensu. No, bo przecież nie po to PiS kupił, że tak powiem, Bąkiewicza, żeby. Kupili coś, co miało mieć wpływ medialny na tą stronę, powiedzmy, yy, tych pozapisowych, nazwijmy to, patriotów, jacyś prawicowych. I się okazało, że nie ma żadnego, ponieważ ludzie tam wchodzą tylko po to, żeby zostawić komentarz, jak, mo jak, mo jak mogliście się tak sprzedać. To jest wszystko. Nie wchodzą tam po to, żeby słuchać tych treści. W związku z tym efekt jest odwrotny. I widzisz, w tym upatruję, że nasi przeciwnicy są cięcy. Ludzie myślą, że ten, wie, że ten system, że on jest taki szczelny, że on jest taki mądry, że oni wszystko przewidują, że po prostu jesteśmy całkowicie zdani na ich łaskę i niełaskę. Oni są cięcy, popełniają błędy jak dzieci. I jesteśmy od nich dużo bardziej sprytni i nie ma się czego obawiać. Znaczy ma, jest się czego obawiać, ale, ale, ale są dużo mniejszym zagrożeniem niż się nam wydaje i niż starają się nam wmówić. I tutaj chciałem zauważyć, oni głównie starają się nam wmówić, że są wszechpotężni. Nie są. Nawet, <sum> nawet kupili dziękiewicza i, i nawet mu nie powiedzieli... Yy... Nie z Ziemkiewiczami, ja Robert, posłuchaj, ale nie zmieniaj kursu, bo ludzie się kapną. Nic takiego im nawet nie powiedzieli, rozumiesz? Mu. A może, a może po prostu właśnie powiedzieli: Zmień kurs i tyle. No i nikt im nie, promuj nie zaprotestował. Nasz, promuj nasz, bo wiesz, my też chcemy żyć, nie? No ale to znaczy, że są naprawdę cięcy. Nie będę się znęcał już nad tym. Wszystko chyba zostało naprawdę na ten temat powiedziane, i chyba szkoda prądu. Naprawdę na tych ludzi. Szkoda, bo to, ja, to wiesz, nie chodzi o, o tych ludzi, tylko chodzi o to, że w tych swoich manewrach ten tonący okręt pod tytułem Popis no bo to jest, to jest wiesz, pewna maszyna wspólna ten tonący okręt on działa chaotycznie i głupio. Jest do ogrania, On w tej chwili jest coraz słabszy, jest do ogrania, więc to jest taki mój wniosek. Nasz przeciwnik jest słaby. Oj, to prawda. No i dobra, no to w końcu jakiś optymistyczny akcent na koniec wyszedł. Więc tu możemy no, zakończyć. Ten też był dobry. No. Ale ten jest, ten jest moim zdaniem nawet jeszcze lepszy. To, to, to tu zakończmy, moim państwa, gość. To zakończmy. Tu kończymy. Moim Państwa gościem był Sebastian Piton. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach.